Witam, witam, rezydenci zła. Nadeszła kolejna cudowna pora na to, aby spirala rezydentowego szaleństwa ruszyła na nowo. Rezydenciaki, bodajże 14 odcinek naszych tutaj przygód i jak wspominałem w poprzednim materiale, nie dostaliśmy w Resident Evil 3 remake Clock Tower, tak teraz przy czwóreczce będziemy mogli spenetrować jego wnętrze. Oczywiście to nie jest z prawdziwego zdarzenia, taki budynek, jakiego byśmy oczekiwali, no ale cóż, na otarcie łez zawsze dobre. I to. No nic, pitu pitu, pierdu pierdu. Witam, panie Stranger. Może byśmy tutaj coś zahachmęcili tak, żeby ugrać jakiś skarbix, jakieś ammo, może jakieś ulepszenie do broni. Ale na dobry początek to by było trzeba tutaj tych kamieni szlachetnych trochę się pozbyć. Niewiele, bo niewiele, to znaczy, no jest coś tam, zawsze można wdupcyć, ale tak, jeśli chodzi o tą bransoletę, to może byśmy zaaplikowali jej tutaj te niebieskie szafiry. A czemu by nie? No stać nas, kurwa, tak? A voilà. Bloody full. I zawsze za to 15 koska. Będzie. A więc tak, panie handlarzu, kochany, złoty, drogi, najdroższy, proszę ja cię bardzo. O, dziękuję również. I może byśmy skorzystali z pańskich tutaj umiejętności i przytuningowali Skullshaker, tak. To by był dobry patencik. Będziemy tak, mogli dwie pesteczki, trzy pesteczki, cztery pesteczki za jednym zamachem wpindolić tutaj w broń. Więc jest dobrze. Może tak sobie jeszcze przy okazji ten resource kupię, większy. Chciałoby się tutaj jeszcze, pardon, przepraszam, rocket launchera na przyszły fight z bossem, ale jest pewien patencik. Jak nie siądzie, będziemy mocno improwizować, bo jest wytrwały, kurwy syn. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, no stanowi bardzo potężne zagrożenie. Ale okej, nie wyprzedzajmy faktów. Pindalamy się w tą złotą karetę, że tak powiem, i wieź nas na spotkanie z nieuniknionym. Nadchodzimy Ashley, pędzimy. Musisz jeszcze nieco wytrzymać, chociaż tak mi się wydaje, że plagasik, wiecie, ale to już jest taki big i taki duży, że ją rozsadzi niczym w obcym. Sinoform. No, bida. Bida odnośnie ammunition, ale może jakoś tam siądzie. No nic. Nie ma co się martwić na zaś, prawda? You are nothing, if not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Aj, tam Salazar, puste słowa, jak zawsze straszy, straszy, a jak to mówią, nie strasz, nie strasz, bo się, no, zysrasz. Dobra, jak to zawsze u mnie bywa, pora się rozgrzać. Widzę, że jacyś właśnie kusznicy się bardzo do mnie pchają. Bolało. Urła. Ale widzę, że tutaj panowie i panie twarde te łby mają, chociaż ta ładnie siadła. Współpracuje ze mną. Chodźcie, nie wstydźcie się. Zapraszam pojedynczo, żebym się zbytnio nie zmachł. Owalnie puszyste ciało, to i kondycha już nie w tej formie, co trzeba. A nic, ja mam czas, ja poczekam. Jakież skarby piękne. Złoto, diamenty, bogactwo, rozpusta, to jest to, co lubię. Poczułeś to? Miałeś poczuć. Kurde, jaki płynny gameplay tutaj jest. Ło, to tutaj to przyfarciłem. Mocno przyfarciłem. Zamach konkret X-owy taki wzięła.
No nic, tutaj mamy drobną figureczkę, którą ja oczywiście na prywatnym już tutaj przejściu sobie zastrzeliłem. Ale jakby co, gdyby co, gdybyście szukali jakieś rady, porady, to czemu by i nie. Sporo hajsu. Tylko, że my z tym hajsem już pomału nie mamy co robić. Chociaż tak coraz bardziej poważnie zaczynam myśleć o tym, żeby się przesiąść na Red 9. Ale zobaczymy, jak sobie pani Sherem tutaj poradzi. Chciałbym zamknąć oczy niedowiarką, bo już takie komentarze były, że może być krucho. No ale okej, no nic. Wielka, ogromna statua kolegi Salazara. Jest zaaplikowana w niej pewna broń, którą możemy wykorzystać na swoją korzyść, ewentualnie pozbyć się tego od razu. Więc gdyby coś, jakby coś, stąd macie dobre bicie na beczułkę, by pozbyć się tej jakże oczywistej pułapeczki. Dobrze, kogo tutaj mamy? Kogo zapraszamy? Kurna, 3 strzały? O, zaimponowała mi ta kultystka. A tu? Nie ma pełnej współpracy. Byłem zbyt zachłanny. Ale słuch mnie nie zawodzi. Dziękuję. Ten diamencik wezmę i przytulę. No, spoczko tutaj zaplanowali. Spoczko zaplanowali z tą pułapką. Bardziej to kupuje i bardziej to do mnie przemawia, jak tam wiecie. Ucieczka i quick time eventy. I tak przy okazji live streamów, jeszcze nie ogrywając gierki po całości, myślałem, że zrezygnują z tego, bo tam w materiałach promocyjnych, w wywiadach twórcy mówili, że zrezygnowali z tej statuły, a tutaj proszę. Miłe zaskoczenie. No ale dobrze. Nie ma co tu się nad tym spuszczać. Może tak jeszcze nie będę wychodził przed szereg i poczekam, bo tam kilku jest właśnie kultystów, którzy aż się proszą, żeby obskoczyć sromotny wpierdziel. Jeden już nie miał szczęścia. A i tam mi jakiś majaczy. Aż tu się gorąco zrobiło. O, chyba mnie przypali. O, trochę po trochę, ale nie aż tak. A czy ja się wceluję? Pięknie. I siadło, po jednym problemie. Ale to jeszcze nie the end. Nie taki, którego oczekujemy. Pancerna gira. Ale ładnie siadła. O! O kurwa! Co to, what the fuck? Wolę przed tym spierdzielać. Najgorzej, że ta kula może nas na wręcz insta-kill zabić. Więc tak bym chciał ją na dystans trzymać. Pomału, pomału, powoli. Jeszcze nie mamy bicia na tym jegomościa, który nam to spuszcza. Pomaluśku, pomaluśku, drobnymi kroczkami. Zrobimy jakieś postępy. Gdzie z tymi łapami? Gość się od razu podłożył. Co tam się będzie pindolił w tańcu, nie? Czekajcie, czy mamy na niego bicie? Jest. O, rączki zabolały. A czy podejmiesz z powrotem? Już nie. Co ona tutaj się tak produkuje? Gorzej? W tym kraju już gorzej nie może być. No, ale też również twórcy przewidzieli jedną bardzo ważną, istotną sprawę, że my gracze też byśmy chcieli taką kulę spuścić. I nam się to będzie opłacać. Uff. A! O kurwa, aż mnie plecki rozbolały. Ale skoro jakieś tam skarby sobie puścili, czemu by tego...
O kurwa, wychujali mnie. Czemu by to nie wykorzystać jeszcze raz? Szybciej, Leośku, złoty. Chcielibyście wydymać Freda, teraz Fred wydymał was. O, jeszcze przy okazji dobrze, że się wróciłem, do jedną deszczułkę. Ale hajsem, hajsem, strasznie dużo hajsu. No nic, lepiej coś mieć, jak żałować, że nie dropniemy nic. Ale mam drobne obawy o to amo. O kurwa, jak się obsrałem przysłowiowo. Już myślałem, że leci ta kula. Dobra, ale spokojnie, Rfilu. Żeby tutaj nic nie przegapić, jeszcze mamy dwa skarby po drodze. Warto by było je podnieść. I przynajmniej sobie tam moglibyśmy z kolszej kara nie, ale snajpereczkę. Bo z tego, co tak sięgam pamięcią, to mieliśmy chyba tam plus 1,5 do damage'u, jeśli wszystko żeśmy przygrali jak trzeba. Tu jeszcze coś mi majaczy. No, chyba tu na tej górnej półce, tak. Całe szczęście, że mogę jeszcze tam wbić. Ogólnie lokacja taka względem klasyka, no bardziej przemyślana, ale to już tak jak zachwalałem nie raz. W klasyku to miałem takie wrażenie, że to jest winda donikąd. I tak to troszeczkę potejtowo, chociaż patent tego, że ta winda im ciężej, tym no jakby wyhamowuje, jest całkiem spoczko. Adrenalinka dodatkowo jest pompowana, nie? Jest to drobny challenge i drobne utrudnienie. Ale dla chcącego nic trudnego, więc tylko trzeba by było się dobrze porozglądać po terenie. O, petenci. Music mi się tutaj też tak mocno podoba. Ale z uwagi na fakt, że początkowy jego fragment tak mi z Vendettą tu troszeczkę podjechał. Ale to byście musieli odpowiedni music przesłuchać sami. No, sporo towarzystwa. Jak pięknie. Gdzie ten kurwysyn? Tutaj. Jeszcze mi jakaś majaczyła gdzieś pod bokiem. Nawet się nie produkuj, kurwysynu. Wysiadka. Również dziękujemy za współpracę. No dawaj, Leoś, dawaj. Więcej was matka już nie miała, tak? Już nie miała sił. Jeszcze żyje. Jakie chorszczańscy zawodnicy, no. No nic, trzeba było coś dorobić, więc... Może. Właśnie troszeczkę do snajpy. Wiem, że ta beczka tutaj jest, ale nie jestem do końca przekonany, żeby to zadziałało jak trzeba. W sensie raczej byśmy bicia nie mieli. Już muszę chyba z noża zacząć napindalać, bo za moc coraz bardziej krucho. Puszczaj, kurwa, wścieknięta. No muszę przyznać, że szacun. Każdą pesteczkę tutaj było trzeba wyważyć. I troszeczkę mnie również zaskoczyli, ale okej. Nie jest jeszcze na tyle tragicznie, żeby było wręcz fatalnie. Chociaż jeśli patencik mi jeden drobny nie siądzie,
Będzie mocna improwizorka. Jeśli to przetrwamy, jeśli to mi się uda, to będę niezwykle mocno zadowolony i ucieszony. Okej, na pewno wyciągniemy sobie tutaj jeszcze ze dwa soft springi, czyli przedmioty lecznicze, szpreje. Będzie troszeczkę się trzeba podreperować. No dawaj, Leoś, co ty kurna? Drzwi cię pokonały? Nie no, widoczek spokojnie, naprawdę. Bloody full jest to. Świetnie to odzwierciedlili. Na co my możemy tutaj jakieś luknąć? Gorące mamuśki w twojej okolicy? Nie. Tylko kultyści. Ashley. Jedna Ashley, wymęczona, wymordowana. Naprawdę chciałaby tu do domu. A oni się znęcają, całe te. No, Leoś, uspokój. Oddech. Ogólnie dobrze i fajnie jest pomyślane, że właśnie ze szczytu tutaj tej wieży zegarowej, tak, po rusztowaniu brykamy sobie gdzieś na niższe partie, tak, i tutaj boczkiem śmigamy, no można by powiedzieć, do miejsca ceremoniału. Również kolejna miejscówka, która jest bardzo fajnie przemyślana. Bo się załamie. Nie możemy tutaj biegać. To jest właśnie kolejny taki motyw. Już sam fakt, że tutaj nie powinniśmy biegać. Ja? Że ty, że pani do mnie? No, wracając do tematu, nie wiem, czy pamiętacie właśnie jak z Bitorezem, żeśmy się to troszeczkę szarpali i uciekali. To tam też przecież żeśmy się wypiędolili na takich deseczkach. Słabej konstrukcji, o. Może tak. Nie ukrywam, że w każdy kąty muszę zajrzeć. Co prawda do ammo do pistoleta jest sporaśno, no ale do całej reszty krucho. Leżymy, kwiczymy, panie handlarzu. Dałoby radę jakąś paczuszkę, coś? Nie. Jeszcze nie ten stopień wtajemniczenia. Tak myślałem. No nic, panie handlarzu, improwizujemy, więc tak. Poszło wam z tym. I zastanawiam się, czy tutaj w ten kielich może nie zaaplikować właśnie tych kamieni oraz Red Ball z rubinem, ten zegar. Ale czy jest aż takie parcie na szkło? O nie, myślałem, że tutaj power, a tu jest increased rate of fire dwa razy. No dobra. Ma pan w 100% rację, więc trzeba kopyto wyciągnąć z naszych tutaj zasobów. Więc tak, pyk. I może właśnie pyk. Wiecie, że może być grubo, skoro refil już się tak wyszykuje wręcz jak na wojnę. I tak nawet zastanawiałbym się, czy nie wyciągnąć CQB Earn, ale... W sumie chyba raczej nie ma takiego sensu i parcia w tym momencie. Jeśli dobrze wszystko siądzie po mojej myśli, to wystarczy, że pierdolutnę ze 4 razy właśnie z tego magnuma i dobiję kurły syna Salazara. Ale kto wie?
Kto wie, jak to się wszystko może potoczyć dalej. Nic nie ulepszamy, nic więcej raczej tutaj nie kombinujemy. Cały secret w pokonaniu oczywiście Salazara to jest to złote jajo. Jeśli dobrze mu dupniemy wprost w michę, wtedy wystarczy kilka shotów na dobicie i mamy GG. Jeśli byście chcieli się jeszcze sprytniej z nim pobawić, no to jeśli macie HS, oczywiście możecie kupić rakietnicę. A jeśli nie, no to ciężka, sromotna przeprawa nas czeka, ale dobrze, bo już często, gęsto o tym powtarzam. Od słów przejdźmy do czynów. To jest, może byśmy jeszcze sobie tylko przypisali pod piąteczkę. Fajnie by było jeszcze wykrawcić tutaj do Magnuma. A to jest miłe zaskoczenie, bo tak, potrzebujemy więcej prochu strzelniczego, ale resursów tutaj właśnie tego złomku potrzebujemy mniejszego. Dobrze. Dobrze. To jest taki a little game changer. Ale nie chwalimy jeszcze dzionka przed zachodem słońca. Dobra. Sprawdzę tylko, czy skarby. Tak, wszystkie wyzbierane. Okej, okay, może jajo w dłoń. Obym się pierdyknął, jakbym mi usłużył, nie? Ekwipujemy. Szybki trening. W biturę zawalnęliśmy, to i powinniśmy w Salazara. No nic. And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Kennedy. You have been bestowed with lords at least. You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Mongrel! Dobra, jakoś tam naszło. Jakoś naszło, ale nie do końca precyzyjnie tak, jakbyśmy chcieli. Gdyż, ponieważ... jedną posteczkę chyba tam misnąłem. I fajnie by było, jakbym tutaj go właśnie snajpereczką dobił. Ale 80% sukcesu mamy nieco za sobą. Wow, wow, wow. Bo jeszcze na sam koniec chciałem mu tam z noża wpindolić. No teraz musimy się pobawić. Poganiać wręcz. Dobra, 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 nie ma co panikować. Ból jest i to mocny. Przydałoby się, żeby zamknął ten swój ugly pysk. Trzeba też uważać, żeby w jego pseudominki się nie wpakować. Bo lubi sobie tutaj na nos się spuścić przysłowiowo. No to go troszeczkę tam zabolało. Ale niewystarczająco.
Największe warzywo tutaj przy moim let's playu. Mówię wam, 80% mojego big dealu, big wielkiego big brain time planu siadło. Najważniejsze jest to, żeby machnąć mu tym jajeczkiem prosto w twarz, wpakować ze 4-5 buletów z Magnuma i jeszcze jak się uda, wdupcyć mu nóż prosto w czoło. Jeśli macie dwa jajeczka, czy to złote, czy to nawet jedno zwykłe, też w sumie w zupełności raczej by wystarczyło. Ostatecznie jestem zadowolony, bo się udało, nie? Wiem, piję z zachwytu. Nie ma w sumie nad czym, ale najbardziej piję z uwagi na fakt, że zaoszczędziłem sporaśno amunicji. No nic. Bardzo interesujące i zastanawiające jest to, jak właśnie Salazar tutaj się zmienił. Względem klasyka, tak, nie łączył się z Verdugo. Mało to jest prawdopodobne, żeby gdzieś tutaj sobie tam na dole nie się kurwa chłop rozkisił. Ale jeszcze bardziej, co mnie zastanawia, to jest właśnie ta maś. Bardzo budzi moje skojarzenia z Resident Evil Village, czy nawet z Resident Evil oczywiście 7, gdzie w głównej mierze powinno z siódemką się łączyć. No ale nic, nie rozkminiamy tego, nie zagęszczamy zbytnio tematu. Jeszcze jakby się tutaj troszeczkę skrystalizował, to wtedy mielibyśmy pewność, tak, że jest to mold z tych dwóch części. No nic, Krauser porwał tam Ashley. Więc trzeba ruszyć dupsko. Okej. Czy my tu na coś możemy spojrzeć? Czy my możemy coś tutaj zobaczyć? W sumie nie. Wieje bidą, ale piękny bezkres oceanu tutaj się przed nami rozciąga. Reveal na twoje warzywnej tutaj graficzce, to nawet nie ma co podziwiać. Zgodzę się z wami. 100% w zupełności. Reloadnijmy wszystko, co możemy. Teraz jest również wielkie pytanie, czy z Ada Wong Fifonge się tutaj zobaczymy. Nie, zostawiłem surki. Przyparzywiłem, ale dobra. Na takie straty, na takie ustępstwa możemy pójść. Fakt, że w przypływie tutaj też adrenalinki zwarzywiłem i wykorzystałem sobie zioło, rybę wtedy, kiedy nie trzeba i jak trzeba. Na balangę. Do serdelka. A się będzie działo się. No nic, moglibyśmy oczywiście wrócić po te surki, ale nie wiem, czy jest aż takie mocne ciśnienie, żeby tutaj po paczkę wracać. Jeszcze 5 minut temu już wielkie awantury robił. A co tutaj jest? Co? What the fuck? Tej, ręka ci tutaj dynda. Przejdę. Jakoś tam przejdę. Stak tu w prawo. Trzeba się sugerować mapką. Nie chcę na ciebie amo tutaj tracić. Szczurix. Kolejny jakiś kolega sympatyczny będzie. Czaił się za rogiem. Raczej nie, chyba nie. Ojej, wydygałem, przydygałem. I have failed you, my lord. No i to dosłownie, housekeeper memo, number one. Właśnie tutaj jest odnośnie Ramona, wierny sługa. Dał pewną część ciała, wystawił się. Lord Diego. Ale na to zagłębianie przyjdzie jeszcze czas. Dobrze, Leośku złoty, coś tam żeś wziął. Coś podebrał? Kurwa, jaki zamach miał. Tu mamy jakąś odnogę? No i co? Panie Leony? Można by było to chyba jakoś wysadzić, nie? Coś mi się tak tu wydaje, zdaje. Nie. Było blisko. Spokojnie. Myślę. Raczej nic nie wymyślę. Ale tego szczerze na swoim prywatnym przejściu nie widziałem. No nic, popieprzyło mi się chyba tutaj z tą odnogą. W
fejle się zdarzają. Ale też by było to spoczko, jeśli byśmy mogli jakąś ściankę tutaj rozpierdzielić, nie? I po jakiś ukryty skarb się przejść. No nic. Ah, damn it. Looking for something? Something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. No, interesujący dialog między Leoszkiem a Ada Wong Fifonge. No i tutaj rodzi się kolejne właśnie bardzo trafne pytanie Leona. Czy Ada się odrobinkę zmieniła? Raczej wydaje mi się, że nie i wciąż chce kolegę Leona tutaj wykorzystać do swoich niecnych celów. No ale czekamy na DLC i zobaczymy, jak to dalej się oczywiście rozwinie. No nic, ostatni etap. Gry? I mamy do czynienia z wyspą, najmniej lubianą w klasyku, chociaż tutaj w remake'u ma swoje, muszę przyznać, momenty. Ashley. There you are. Krabs z Ashley to jak paczkę szlugów w kieszeni nosi. Zero się żaru. Look at all these busy bees. Better watch my step if I don't want to get stung. Oj tak. Mogą pożądlić i to bardzo, panie Leosiu. Widać, że Krauser tutaj zadbał o obronę. Spotlights. Let's avoid those. Mogłoby być ciężko. Bez kitu kłania mi się tutaj segment z Metal Gear Solid. Najwidoczniej. Twórcy klasyka bardzo lubili przygodę Snake'a. No ale nic, zanim tam, może byśmy kolegę handlarza zahaczyli? Och kurwa, myślałem, że się wpindolę od razu. My mamy tutaj drobną oczywiście pułapkę, gdzie będzie stanowiła ona dla nas drobny również teścik na to, jak mamy te urządzenia wyłączyć. I w klasyczku również tutaj coś ciekawego znajdowaliśmy. Tutaj raczej czysta podstawa, chociaż dwie pesteczki do rewolwera. Doceniam, dziękuję. Ale to najbardziej mnie tutaj interere. Jakoś na to rzucić uwagę. Hester Sadler. W klasyku, tak jak dobrze rozkminiałem, to Sadler był outsiderem, czyli do wioseczki wbił nagle, niespodziewanie, ale zyskał bardzo duże poparcie Ramona, no i ogólnie wbił się w całą tą społeczność tutaj lokalną
tak samo jak i kultystów, a w remake'u no jest on oddanym fanatykiem religijnym oraz jego tutaj przodkowie bardzo, ale to bardzo prężnie działali. Więc wydaje mi się, że historię z remake'a odnośnie Saddlera i całego kultu w końcu będziemy mogli jakoś ładnie, pięknie i z sensem, też mi się tak wydaje, poskładać przy okazji materiału tematycznego. Dobrze, to sobie wpindolimy, tak jak mówiłem, do El voilà. Idealo. Mi się podoba. Oraz tutaj byśmy zaaplikowali do koloru, tak jak już robiliśmy zaraz. I pięknie. Ile tutaj zgarniemy? 25, 35. No to się już jakaś kwota robi. Do tego jeszcze tutaj od pana Salazara. Leaproach. Welcome. I've got something new for you, mate. Piękne rzeczy, które łyknie tutaj kolega handlarz. Czy z tym Cubic Device jeszcze coś mogłem zrobić? Jeśli sięgacie dobrze pamięcią, to dajcie mi znać, czy była jeszcze możliwość wykorzystania jej. No nic. Co było, to minęło. Już się nie da odwrócić. Thank you również. Co my tu zaś możemy? Możemy Exclusive Upgrade'a. What's that? How have we procured these curiosities? In for a bit of rubbish collection, stranger? Finders keepers, that's what I say. Już zawczasu kupuję tą mapę, żebyście mnie nie bezcześcili, że coś zostawię po drodze. I bardzo mnie świeży bij na to, żeby ten Exclusive Upgrade Ticket kupić, ale nie wiem, czy jest sens. Raczej powinniśmy tutaj już monetkami nadgonić, co trzeba. I teraz raczej wstrzymam się do momentu, gdybym na przykład bardzo, ale to bardzo sobie nie radził i pani Shera byśmy wtedy w Red Nine zamienili i Red Nine mocniej ulepszali. Ale co zobaczymy, jeszcze wszystko w praniu oczywiście wyjdzie. Jeśli chodzi o snajpę, uważam, że raczej nie ma tutaj co więcej inwestować. Broken Butterfly raczej zamienimy za, proszę bardzo, Killer 7. Killer 7, drobna ciekawosteczka, odsyłam was do materiału, krótkiego shorta, któremu poświęciłem uwagę a propos tej broni. Mogę jedynie dodać, że jest to broń inspirowana tą z Terminatora na przykład, a również Killer 7 to jest nazwa od gry, którą również stworzył Shinji Mikami z... Kurczaki, przepraszam, nie pamiętam już imienia tego drugiego artysty, ale bardzo Suda. Z nim właśnie tworzył tą giercekę, więc nazwa akuratna, sprawiedliwa. Dobra, z zakupami się wstrzymam, jeszcze zobaczę, co można tutaj pokombinować przy okazji kolejnego odcinka. Tutaj sobie najwyżej coś zmienimy. Oj, jest mi to bardzo. Panie handlarzu, dziękuję panu bardzo. Dziękuję również wam, widzowi, za uwagę. Mój czas nagrywania zbliża się ku końcowi. Dziękuję również za cierpliwość, za to, że oglądacie, trwacie, jesteście. I o ile a propos wytrwaliście do tej minuty materiału, zostawcie hashtag Ramon. Wiem, że bydlak, zbrodniarz wojenny i nie należy mu się, no ale w tym odcinku zrobił robotę. Trzeba przyznać, że twardo stał i twardo przeciwstawiał się tutaj naszej broni. No nic, nie przedłużam, nie pitole smutów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, hej. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head.